dostałam całkiem przypadkiem. Miałam kontuzję kolana i musiałam pół roku nic nie robić, a następne pół roku mogłam po prostu tylko stać na bramce i tak zostało. Tak jak teraz stoję, to się obawiam kontuzji nosa, ale na meczu o tym nie myślę. A na treningu ostatnio łobuda mi przywaliła w nos kilka razy, ale to nie jest żaden problem. No, taki sport. Wydaje mi się, że nie umiejętności indywidualne, tylko przygotowanie fizyczne. Dziewczyny są, no, mają cięższe treningi, są lepiej przygotowane fizycznie. Po prostu tak wyszło, że przegrałyśmy pierwszy mecz, w drugim meczu wydaje mi się, że wygrałyśmy sercem i właśnie tymi umiejętnościami. Zdecydowanie tak, to jest bardzo doświadczona bramkarka i no, co powiedzieć, stara się przekazać tą wiedzę, którą ma. Tak, jak byłam juniorką, jeszcze tak, ale to byli chłopcy, nie mężczyźni, więc to jeszcze nie urywało rąk. Nie mam takiej bramkarki, po prostu nie bardzo nie przepadam oglądać za oglądaniem piłki ręcznej kobiet, wolę mężczyzn. Nie mam takiego klubu, na pewno chciałabym wyjechać na zachód, nie mam jakiegoś konkretnego. Zwykle mieszkam z Olą Dorsz, która mnie zabije teraz, że powiedziałam Ola, ale myślę, że ze wszystkimi mam dobry kontakt, zwłaszcza, że mieszkam z niektórymi, więc... Nie mam. Chyba nie mam takich meczów, każdy jest inny i jakbym miała wymieniać, to musiałabym mieć wszystkie. No jest to zdecydowanie trudniejszy turniej niż Mistrzostwa Świata. Są to drużyny z Europy, trafiłyśmy na trudniejszą grupę i tak wyszło. Wypiłam kawę. I to w sumie tyle. Nie jestem przesądna. Jest niezależna. Wszystko jest w moich rękach. Gdyni nie wiem, ale wiem, że nie chcę mieszkać w Warszawie na razie. Pewnie wrócę na parę lata do domu, ale Gdynia mi się bardzo podoba. Na razie jest super. Pozdrawiam, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Bawcie się dobrze w Sylwestra wszyscy, łącznie ze mną. No i co? Tyle. Ale super, to zrobiłam.